Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z GTA Vice City Stories. I tak, ostatnio mieliśmy fajny, bardzo przyjemny nawet wyścig na quadach z Luis. I myślę, że dzisiaj zrobimy sobie albo właśnie u Luis jakąś misję, albo u Martiego. Myślę, że tak, najpierw jedno, a później drugie. Pomyślmy, najpierw może u Martiego, ale bym za ten czas jeszcze wskoczył tylko po jakieś rzeczy, znaczy rzeczy, bronie. Bo bronie by nam się jakieś przydały, ogólnie. O, tu jest jakiś... Gadbak, albo jak mu tam było? Podkat, podkat. A wiem, że bronie są w jednym z miejsc, takich jak tutaj u naszego kolegi po fachu. Czyli byłego żołnierza, Jezu, ten Bobcat kiepsko jeździ, naprawdę. To jest fajne auto, nie powiem, tylko że jak się gra na emulatorze, to jest trochę inaczej. Dobra, wejdźmy tutaj. Siedziba Phila, o, możemy się nauczyć strzelać. Pięknie, no to może najpierw pouczymy się strzelać. No dobra. No dobra, no za każdego innego. Wynik punktów wyprzedzi do następnej rundy i ukończy się wszystkie, aby otrzymać nagrodę. Teraz tak. I tutaj jest na opak. Ajajaj. Dobra, mamy 1400. Ej, nie umiem tak sterować, bo tu jest na opak. Ajajaj, myślałem, że mi się uda. Koniec rundy, 37. Jezu, celność do dupy. Tak szczerze, ale myślę już sprawdzić, czy nie mogę tutaj... Sterowanie... Wyłącz odwróconą oś. No to będzie troszeczkę lepiej. Chyba. Runda druga. Ej, ej. Dobra, 1500 trzeba punktów zrobić. Ajajaj, mamy 500. Dobra, 800. Ej, no nie mogę tak strzelić. Dobra, udało się. 1200. Ajajaj, ale zepsułem. Nie udało się przejść. Koniec rundy. Spróbujmy ponownie. Misja nieudana. Dobra, no to spróbujemy przejść jeszcze raz. Nie przeszłem. Dobra, może kiedy indziej to spróbujemy zrobić, bo to jest ciężka misja według mnie. Znaczy ciężka. Nie jest ciężka. Ogólnie to da się to przejść na spokojnie. Nie powiem, że nie. Ale ja nie umiem po prostu na analogo grać. Szczerze mówiąc.
Dobra, do Martiego może skoczmy najpierw. Weźmy może po drodze jakąś broń. Tutaj powinna być jeszcze broń jakaś normalna. Jaki karabin maszynowy albo coś w tym stylu. Dobra, tędy pojedziemy. Jeszcze na wprost tam było... Na stówę tam był gdzieś... Była broń. Jezu. Nie wiem, co dzisiaj jest ze mną, że ja w ogóle nawet... Na tym nie umiem grać. Albo mi się pad coś się z nim dzieje, rozładował, albo nie wiem. Na pewno chcę wziąć sobie w razie czego kamizelkę. Bo tutaj jest. O, bym skoczył po nią. Dziękuję. No wejdziesz do tego auta. Dziękuję. Łaskawco, że weszłeś. I tutaj gdzieś była właśnie... Był Uzi albo coś w tym stylu. Tak, tu. Dobra, mamy. Dobra, wydostań się z tego auta. Bo widzę, że ja się nigdy nie nauczę tutaj skakać. Nie, naprawdę jest ciężko, ciężko. Jeżeli ktoś nie gra cały czas na padzie, to będzie miał naprawdę ciężko. Z tymi misjami. A co dopiero jak, tak jak ja w ogóle nie gra. Na padzie to ja gram od czasu do czasu. Ja musiał jeszcze po ustawienia porobić i dopiero wtedy. No i tak 10 minut już poleciało z odcinka na samym próbowaniu szczelania. Nie no, będę musiał jakoś to ogarnąć. Może jakoś sobie przerobię ten emulator tak, że będę mógł myszką szczelować. By było wtedy łatwiej troszeczkę. So it seems I got some competition. What do you mean? Them damn cholos are trying to muscle in on my repo business. It's time I sent them a message. Grenades? I just want to make sure they hear what I have to say. Aha, no to granaty będziemy musieli Martiego w komuś rzucić. Weźmy to. I trzy furgonetki musimy rozwalić. One się poruszają? Te. To jest najgorsze. Dobra. Jakoś tam dojedziemy. Mam nadzieję, że nie zginiemy po drodze. A jednak nie, one stoją chyba. Dobra, weźmy tak. Aha. Ała! To mi nikt nie powiedział, że właśnie... No patrz. Nie wiem trafić. Dobra, już myślałem, że się nie uda. Jedno mamy mniej. Jedną zostawimy na powrót. Jak widzimy, no to jest kiepsko. Więc z samochodem mamy przebite oponę. Tak jeździć autem to się nie da raczej. Raczej. Nie no, te furgonetki to będzie troszkę kiepska teraz robota. Aj. Naprawdę, no kiepsko mi idzie. No
Ała. Wywalnąłem cnie. No i ciężarówka tutaj wyleciała. Dobra, gdzie mamy teraz pojechać? Tam gdzieś. No spadłowa, ja nie chcę zginąć. Wow, już myślałem, że mnie teraz zabiją, co nie? Jeszcze mi rozwalili koło od razu. Nie no, to jest chamstwo. Wiecie o tym, bezczelność, że tak zrobili? Ale dobra, jakoś przejedziemy to. Jezu, jak oni mnie denerwują. Bagosy zasrane. Jeszcze bym umiał tutaj strzelać. Dobra. Uciekamy. Masakra. Udało się na low HP. Dobra, tu jest teren wagosów, więc mogę mieć przekichane trochę. Ale jest tutaj HP. O, normalnie cud. Przeżyliśmy. Dobra, lecę szybko po jakąś furę. Weźmiemy szybko dwie rzeczy. Pierwsze co tutaj? Broń. Tutaj mam w ogóle ten motorek. Ten Ceza. Wysiądźmy, weźmy broń. I jedziemy teraz wziąć jeszcze jedną rzecz. Gdzie to było? Tutaj. Kamidela. Lecimy szybko zapisać sobie i pojedziemy jeszcze na misję do Martiego, kolejną. Widać, jest naprawdę ciężko będzie z tymi misjami dla Martiego niekiedy. Co to jest w ogóle tutaj za miejscówka, to ja tego nie wiem. Pewnie jakiś, nie wiem, przyszły nasz dom z schadzek albo coś w tym stylu, bo tutaj pewnie będziemy mogli jakiś interes otworzyć. Z tego co wiem, no to na pewno będziemy mogli tutaj z narkotykami się bawić. Dobra, lecimy szybko zapisać i lecimy z kolejną misją. Jezu, no przejdź tutaj. Gdzie to jest ręka? No ale zapisuj. Dobra, możemy tutaj zapisać i lecimy po kolejne. Kolejną misję zrobić, tak żeby tutaj było trochę porobione, ale może nie szansę zem, tylko weźmiemy sobie admirala. Jak? Nie. Sentinela, sorry. Czemu ja admiral powiedziałem od razu? Nie wiem, co ja mam w głowie z tym admiralem. O. No tutaj to będzie mega. Dobra, lecimy do Martiego. Zrobimy kolejną misję u niego. Jeżeli pozwoli nam czas, no to jeszcze zrobimy jedną misję z naszą tutaj koleżanką. Luis.
It's time to diversify my inches, Vince. Vic. Whatever. We're going into the whoring business. We're gonna take over place up yonder. Once we're in, it's party time. Yes, sir, boy. I just got me an itch I need scratching. Shame you're queer, boy. I might have tossed you a bone. Thanks, but I don't need you tossing my bone. Just get up there and clean the damn place out, Vince. Aha, jedź do sklepu Stoneway. No to dobra, skoczymy tam. Weźmiemy to, co mamy wziąć, raczej zrobimy to, co mamy zrobić. No to jest tutaj niedaleko. Tutaj praktycznie za rogiem. No właśnie tam, gdzie ja się pytałem. Czyli od razu dostałem odpowiedź. Co mamy tutaj zrobić? Weźmy znacznik. Stan na znaczniku. Aha. Weź to w końcu, jesteś jednym z ludzi Martiego. Okej, okay, tutaj jest sklep. Jedź do... Aha. Mamy jechać tam, gdzie mamy jechać. O, mamy znacznik w końcu na mapie, gdzie jest jakiś emulation. Daleko jest w ogóle ten... Ta miejscówka... O, tam jest aż. No dobra, no to trochę to potrwa. Przejedziemy może tędy, będzie łatwiej. Ważne, że te ciężarówki rozwaliliśmy za pierwszym podejściem. Trochę miałem z tym problemu pod tym względem, że na low. Po prostu na low przeszłem. Jezu. Więc ty naucz się jeździć jak człowiek. Bo widzę, że kiepsko nam idzie. Jeszcze policja nas goni. Długo nas nie pogoni oczywiście. Ale widzicie, no... Tylko przyhamuje trochę. I on od razu w poślizg wchodzi. Ten Bobcat jest naprawdę taki jakiś inkszy. W tym momentem... Ten dąb schadek. Nie będę mówić, że to było taki o... W miarę inny interes. Rozwal pałac przed budynkiem, by zainicjować atak na posiadłość. Dodatkowość wrogich posiadłości zwiększa poziom nienawiści danego gangu wobec ciebie. No dobra. You should act real cool. Ała. Wejdź do środka. No dobra, no to wejdziemy do środka. Okay, Roza pozostałość tylko interesu. Może tak zrobimy. Dobra, mamy załatwione. Po danym ataku na posiadłość rywali będziesz mógł je kupić. Na sprzedaż strzałka w górę. Aha, dobra. Tą posiadłość kupuje Marty. Aha, no dobra, no fajne wprowadzenie w ogóle do tego, że da się kupywać. Aha. Czyli ją kupił Martin. Martin. Więc no tutaj będzie troszeczkę pod tym względem gorzej, bo nie mamy safe roomu tutaj blisko. Ale ja się tym jakoś nie przejmuję, bo w gruncie rzeczy w ogóle tutaj są loga, nie ma logów. Bo w Vice City tutaj są loga na tych murkach. I tak dla tych, co by nie wiedzieli, jak to wygląda. Dobra, ja sobie przejadę może głównym przejazdem.
Zaraz skoczymy zrobić następną misję Martiego. Trochę tych misji jest ogółem. Więc no, będzie co robić. A oprócz tego, że będzie co robić, to jeszcze bym chciał w tym odcinku jedną misję zrobić dla Martiego. Tak, żeby było chociaż trzy misje robione. Bo z tą szczelnicą to naprawdę tak wyjechałem, że trochę ją skrócę, żeby nie było zbyt długiego odcinka. Dobra, lecimy. Weźmy sobie to, co mamy wziąć, czyli hapek. Szybko tutaj zapisać. A może być tutaj na wolnym jakimś. Dobra, no to lecimy teraz dalej. Gdzie tu jestem? W ogóle to mnie rozwala, że... Spadłówka, kurde, to jest moje auto. Wy mi tutaj się wtrącacie. Moje interesy, będzie prawie godzina czwarta, więc jeszcze Marty pozwoli nam zrobić jakąś misję. Czy ja tędy jakoś przyjadę? Aha, tutaj jest... O, jakby nas policja goniła. No to ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, zróbmy tą misję. Wyjdziemy i zobaczymy, jaką teraz będzie. Potrzeba ochrony. Ochrony nad czym? How high can you jump, boy? Boy? Oh, you're pretty tough. You inbred piece of white trash. Why don't you come down here and ask me that again, huh? I ain't scared of you. Oh, yeah? Then why is your voice cracking, boy? All right, enough. I ain't scared. You stop disturbing the goddamn neighbors with this bullshit? I'm just saying. I pay you to help me, not to argue. You hear? Loud and clear, yeah. Boss. Good. Now... We got some problems with them cholos. They've been threatening my girls. Now I want you to teach them some respect. Anyway, I told them, you bring her over to me. I don't care if she's 14. No to będziemy mieć co teraz robić. Czyli zaś Gnaty i Heja. Banana praktycznie. Idź do domu schadzek. Martiego nie będę tak mówić, bo jeszcze dostanę strajka na film. Tego to bym nie chciał. Kurde, no, driftów tutaj się nie nauczę. Dobra, przejechaliśmy jakoś. Dobra, szybko tam skoczymy. Jak oni tak bardzo nam grożą, znaczy dziewczynom, to będziemy mogli tutaj się fajnie zabawić, tak szczerze mówiąc. Tylko trzeba będzie tu pamiętać o jednym, że tutaj to nie jest myszka. I trzeba będzie normalnie strzelać. Jak napadzie. Gdzie ty tam jedziesz, chłopie? No, schadzek jest troszeczkę dalej. No to jeżeli mamy takie tutaj problemy z naszymi tutaj kolegami. No chłopie, jak skręcasz, to chociaż użyj tego migacza. A on nie, nic nie używa. Dobra, jesteśmy już tutaj pod tym jego domem schadzek. I zobaczymy. Cholo, będziesz zgniesz. Aha. No to mamy. Najbliższe. Da się jakoś wyłączyć? Dobra, bym pojechał tam do tyłu, bym się cofnął. I pojechał w stronę góry. Mhm. Znaczy do tyłu. No tu bym skoczył. Najpierw.
fault, you dig? Over here, quick! Relax, we've got more than rubbers for protection. I must look like hey, hop here. Yes, and it's loaded. Siadaj. Dobra, kolejną trzeba będzie wsiąść. Szybko. Podejrzewam, że to będzie masakra za chwilę. Bo Cholos tutaj będzie do nas atakować. A oni lubią wjeżdżać w nas, jak zauważyliśmy. No, skakujesz? I po ostatnim jedziemy szybko. Dobra. Mamy niezniszczalne auto, czy co? No, siadaj. Jezu, ile tam wchodzi? Jezusie, one nawalają ostro, co nie? That was fun. Baby, you're incredible. Just glad to be of service, ladies. Take it easy, girls. Look after yourselves out there. No dobra, więc mamy ukończoną tą misję. Póki co od Martiego raczej nie mamy żadnych wieści. Tak? Martiego wszystko już załatwiliśmy, czy jeszcze nie? Czy w ogóle widziałem coś oprócz Martiego? Nie, jest tutaj mapa i co tutaj mamy? Fila. O, film. Możemy u Fila zrobić misję, ale to następnym razem. Tak szczerze. Najpierw zrobimy jeszcze z Luis misję i dopiero później z Filem. Zobaczymy, co wyjdzie właśnie. Z Luis na pewno trzeba będzie się bardziej zbliżyć. Nie powiem, że nie, ale to już będzie taka ta misja w następnym odcinku, więc wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję i lecimy już niebawem z następnym odcinkiem, więc to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Bye, bye.